Cześć, Wokalista TV. Dzisiejszym tematem będą wybory samorządowe. Jest to wydanie specjalne vloga. Planowałem mu powiedzieć o filmie Claire. Jednakże wybory samorządowe są sprawą, którą mnie zmotywowały, by wyrazić swoją opinię w temacie owych wyborów. Mam nadzieję, że skłoni to Was do refleksji, myślenia w tym temacie. Jak głosować, jak wybierać, dlaczego, po co. Wybory samorządowe mają jedną, powiedzmy, zaletę. Sądzę, że na pewno czymś dobrym jest to, że tam startują osoby, które się zna jakby na co dzień. Często się tak zdarza. Lepiej, mniej, ale jednak osoby jakby bliższe, samorządy, więc takie jakby małe ojczyzny. Jednakże za problem uważam na przykład upolitycznienie. Dajmy na to, że rządzą rządy, bo tak, pójdę wstecz chwilę, rządziły rządy PO i PSL. W samorządach podobnie. Więc jeżeli ugrupowania, nawet teoretycznie niezależne, ale wywodzące się albo współpracujące z PO, PSL, mogły liczyć na to, by bez problemu dostać jakieś dofinansowania i tak dalej. Tylko idźmy od góry właśnie tutaj. Jeżeli na górze dokonywało się ogromne kradzieże, złodziejstwa i tak dalej, no to dlaczego to by się miało nie dać na szczeblu lokalnym? Drugą kwestią jest to pozyskanie środków. Jeżeli u góry środki są kradzione, to czy na dole dostali ich tyle, ile by mogli dostać? Czyli w danych samorządach? To samo ma się, gdy w samorządach rządzą ugrupowania lokalne, nie związane z żadną partią, jak typu PiS, PO, PSL, SLD, Wolność. Nie, po prostu niezwiązane ugrupowania. Ja generalnie za takimi komitetami właśnie jestem, które są niepartyjne, niezależne, składają się z ludzi, których się gdzieś zna na co dzień, tylko wszystko pięknie, ładnie. Gorzej jest, jeżeli oni tylko w nazwie mają, że są niezależni, a jednak mają poparcie i okazuje się, że są po prostu partyjnymi kucykami głównych partii w Polsce. I co, o co teraz tutaj chodzi? Co, czym bym się właśnie chciał podzielić? Jaką sugestią? Otóż sądzę, chodzi mi o to, że pozyskanie właśnie środków przez takie ugrupowania niezależne, powiedzmy, również może być utrudnione od władzy centralnej. Dlaczego? Żeby z jakiejś tam strony utrudnić żywo, że tak powiem, życie właśnie tym niezależnym, lub chcąc pozyskać środki, te główne partie chcą uzależnić te partie lokalne, powiedzmy, że będą dostawać tam te dane dotacje, że na przykład w zamian za to, że albo
Główna partia udzieli im poparcia w wyborach, ale za to już muszą być jakby ulegli. No i to już jest coś niedobrego. I myślę, że i ciekawy jestem waszego zdania właśnie w tym temacie. Co wy o tym myślicie? Nie podoba mi się często, jeżeli w samorządzie ktoś rządzi dłużej, że powiedzmy mamy dom kultury, środki, jakieś ważniejsze, powiedzmy instytucje, które obsadzane są jakby swoimi ludźmi i żeby nie było, nie mam aż tak nic przeciwko temu, bo rozumiem obsadzić coś swoimi ludźmi, ludźmi, do których ma się zaufanie, nie mam nic przeciwko temu, tylko oczekuję, nawet już to kolesiostwo, ta rodzinka, że się rodzinkę wkręca. Już okej, bo kto by, powiedzmy, swojemu komuś z rodziny nie pomógł, gdybyście byli na miejscu tam, wiadomo. W pewnym sensie już dobrze. Ale pierwszą zasadą powinno być to, by daną instytucję obejmował fachowiec. Fachowiec. Musi się na tym znać. Nie może być ktoś wzięty z łapanki, który się do tego nie nadaje. Musi być fachowiec. Co powinno nami kierować przy wyborach radnych i tak dalej? Czym się zajmują? Opinie, jeżeli prowadzą jakieś działalności gospodarcze, dowiedzieć się od ludzi, jakimi są szefami, czy pomagają w codzienności ludziom, czy tylko ważą w tyłki. Koniecznie trzeba zobaczyć i dowiedzieć się zawsze, czy dotrzymują słowa ogólnie, czyli ludzie czynów, to jest bardzo ważne. To jest właśnie istota. Ludzie czynów, czy tylko pięknych słów, które nie będą miały pokrycia. Jak? Co możemy zrobić? Jeżeli myślimy nad tym, kogo teraz wybrać. Jeżeli macie sytuację, gdzie mamy osoby rządzące, które już rządziły, trzeba na to spojrzeć, czy osoby, które na przykład rządziły, spełniły wasze oczekiwania. Jak program, który przedstawili, spełnili. Zobaczcie, jakie są czyny i czy nie zrobili za mało, a powinni zrobić więcej. Zawsze proszę, chodźcie na wybory, mądrze wybierajcie według własnego sumienia. Ja nie jestem po to, by powiedzieć, na kogo będę głosował, ale przytoczę coś ze strony jakby artystycznej, czego na przykład u mnie jest za mało, czego w Polsce powinno ogólnie w całym kraju być więcej, co mnie bardzo boli i to za chwilę wam powiem. Jednak dokonując wyboru, patrzcie na to, czy na radnego, czy pierwszy kryterium najlepiej, czy znacie daną osobę, czy po prostu daną osobę znacie w życiu. Zobaczcie, czy to jest osoba czynu, czy tylko pięknych, wzniosłych słów, czy za słowami idą czyny. Czyny realne, które naprawdę pokażą, że ten punkt programu był zrealizowany, tamten czy tamten. Bieżące sprawy, że były ogarnięte. Czego oczekuję od władz? Tego, by były kontrolowane przez nas. Niestety w Polsce trzeba by zmienić prawo, by można było kontrolować polityków.
na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Że można ich nawet w trakcie kadencji odwołać i wybrać innego. Dlaczego? Co 4-5 lat wybieramy kogoś i czy to się opłaca? Jeżeli w ciągu tych 4 lat ktoś może przyczynić się bardziej do szkody, aniżeli do rozwoju, czy zrealizowania czegoś, powinniśmy mieć możliwość naprawdę wywierania nacisków, zwiększoną jako obywatele. Ale na mocy tego, co już mamy, powinniśmy naprawdę szturmować Radę Miejską, biura, rozmawiać, dlaczego tego czy tamtego nie zrobili, niech udowodnią. Co mi się nie podoba? Debaty. Na przykład w mniejszych gminach wójtowie, którzy nie chcą do debaty stanąć. Dlaczego? Przecież niech ludzie przecież wyciągną zdanie. Niech poznają pogląd każdego, co jak zrobi. Czego mu brakowuje? Na przykład u mnie była debata na burmistrza i już powiem, że sam fakt. Brakuje mi ludzi, którzy by tam byli po prostu, żeby ludzie mogli przyjść i zadać pytania. Tak jak jest 4 kandydatów na burmistrza, 4, to właśnie zadać możliwość zadania pytań. Jak dany kandydat zapatruje się na to, na to, na to? To jest najlepsza forma demokracji, rozmowa z obywatelami. Nie tylko, że pojedynczy ma ustalone spotkanie, jeździ na te spotkania, to jest oczywiście wszystko fajnie, ale jeżeli urobić debatę wszystkich, to niechaj jest możliwość, by ludzie mogli pytania zadawać. Tego mi brakuje. Czego mi brakuje ogólnie, jeśli chodzi o mój samorząd? Oraz patrząc w skali, powiedzmy, kraju. Mamy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlaczego nie ma? Dlaczego dzieciaki nie śpiewają piosenek patriotycznych? Dlaczego nie mówi się o historii bohaterów? Jest tego stanowczo za mało. To nie kosztuje wiele zorganizować. Mimo wszystko na salach własnych dzieciaki chętnie się pokażą, przygotują, a przy okazji zaszczepiony jest element patriotyzmu, ochota, poczucie przy okazji, kiedy uczą się takich piosenek. Brakuje mi tego. Czego mi brakuje? By instytucje, łatwo mówić na debacie, że funkcjonuje taka instytucja, taka, siaka i owaka. Ale rzuca się od razu pytanie, które zadałby przeciętny Kowalski. Jak działają te instytucje? Przeciętny Kowalski nawet zwróciłby uwagę, że był w tej instytucji, pytał się o daną rzecz i nie uzyskał odpowiedzi, nie uzyskał pomocy, bądź został zlany. Najzwyczajniej w świecie to wszystko ma miejsce. I tu trzeba się pochylić nad problemami. Człowiek musi kierować się zasadami. Zawsze mówię, patrzcie na to, co człowiek uważa. Jakie ma poglądy w danej sprawie? Czyli światopogląd? Zobaczcie, czy człowiek dany jest człowiekiem czynu, że naprawdę realizuje to, co postanowił i udowadnia to w formie równorakiej, przez media kontaktując się, robiąc spotkania. Zrobiłem to i to, złożyłem taki i taki wniosek, ale nie dostałem odpowiedzi od tych, czyli winni są ci wyżej. Ale naprawdę poprzez dowody. I chodzi o to, byśmy my byli coraz bardziej aktywni.
aktywni, 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 aktywni. Rozmawiać, nie bać się tego. Każdy ma inny pogląd. Być może każdy dojdzie do jakiegoś kompromisu. Nieważne. Historia i polityka siłą rzeczy mają z sobą tyle wspólnego. Poprzez historię można nauczyć się nie popełniać błędów. Łatwo na lekcjach historii powiedzieć o przyczynach, przebiegu i skutkach. Na przykład rozbiory Polski, dlaczego miało miejsce. Łatwo jest powiedzieć, że dzięki pijaństwu szlachty, dbaniu tylko o swoje przywileje. To jest tak łatwo wskazać. Było nie chlać. Było nie dbać tylko o siebie, tylko o dobro wspólne. Lepiej traktować chłopów. Być patriotą, walczyć za swój kraj. A nie tylko się upijać. Tak łatwo jest wskazać, co zrobić. To dlaczego, gdybyśmy tak łatwo wskazali to, co teraz się dzieje i oczywiście to, co by mieli zrobić, byśmy wywarli nacisk, że mamy takie oczekiwania, byłoby zupełnie co innego. Ważna jest aktywność ludzi. Jak najwięcej głosowało i głosowało tak, jak uważa. Ja jako artysta, powiem sobie, artysta po prostu, tekściarz, po prostu artysta, wokalista. Po prostu weźmy wszystko podobne pod słowo artysta. U siebie zadam pytanie wszystkim jakby kandydatom, którzy tak mówią, że coś będą robić lepiej. I zadam pytania, wiem, że niełatwe, ale jak mają wybrnąć, to wybrną. Głównie w tematach artystycznych. Dlaczego? W końcu to wokalista TV. W końcu ja zajmuję się muzyką. W końcu ja chcę też w ten sposób pokazać innym artystom drogę. By sfera zmieniła się na lepsze. Mówić o tych problemach. Ale też mówić o problemach innych oczywiście, bo jesteśmy ludźmi. Musimy mówić o wszelkich problemach. Takim jak brak mieszkań na przykład. To właśnie. Słyszałem taką mowę, że na przykład by młodzi mieli mieszkania, trzeba ściągnąć deweloperów. Ale załóżmy, miasto ma ponad 20 tysięcy mieszkańców, liczba spada do 14 tysięcy. To raz. Jak ci mają tu przyjść deweloperzy i jeżeli wiedzą, że młodych tu nie ma, że młodzi uciekają za granicę, do innych większych miast, za mieszkaniem. Mają tu przyjść i co? Kto im to będzie kupował, jeżeli wszyscy uciekają? Problem jest w tym, by zapewnić tym młodym ludziom większe płace. Praca powinna się opłacać. Praca powinna być, wynagrodzenie powinno być stosowne do wykonywanej pracy. Ale człowiek, który pracuje za najniższą, to ta najniższa też powinna być godna. Tak godna, by człowiek mógł dobrze żyć. By człowiek był w stanie na coś odłożyć, zarobić poprzez uczciwą pracę. A nie karać podatkami, ZUS-em. Nie tędy droga. Widzicie, to jest takie kilka sugestii. I teraz tak już idąc ku końcowi, pamiętajcie, by mądrze głosować. Patrzcie zawsze, zweryfikujcie osobę. Jeżeli znacie, to naprawdę. Zweryfikujcie ogólnie, zawsze pamiętajcie o tym, by patrzeć, czym osoba się zajmuje, zajmowała.
Czyli naprawdę to jest osoba czynu, która zrobi to, co ma postanowione. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. Teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za oglądanie moich vlogów. Jak widzicie, wyglądają coraz lepiej od strony technicznej. Również ja muszę się poprawić. Mam nadzieję, że będę coraz lepiej wszystko robił. Ale cieszę się, że te filmiki już wyglądają tak, mają taki spójny wygląd. Jest jakby wspólny napis, logo Vocalista TV. I są wspaniałe. Jest intro i outro. I tu dziękuję Asinet za przygotowanie mi właśnie intra do kanału, bo bardzo chciałem takie stworzyć i bardzo dziękuję za stworzenie właśnie intro i outro. Było to, bardzo mi się podoba ta praca, naprawdę bardzo to doceniam. Zmieniłem też właśnie taką tematyczność. Po prostu zmieniłem formę kanału i jak chcę pokazać się z tej strony, że poznacie moje zdanie w różnym temacie, co uważam. Nieraz nawiązując do historii, mówiąc o muzyce oczywiście, bo to będzie wiodące mimo wszystko. Będę mówił o wszystkim, ale muzyka zawsze będzie gdzieś tam wiodąca. Też na pewno będę mówił o treningach i tak dalej, bo cóż mówić, jest po prostu w szczytowej niemal formie, no. Dużo już nawet naprawdę tyle brakuje, żeby to było taki szczyt szczytów niemal, ale naprawdę już jest teraz naprawdę super forma. Czuję się bardzo dobrze i naprawdę warto trenować, rozwijać. No i cóż, na dzisiaj to będzie wszystko. Kolejny vlog będzie oczywiście o filmie Claire, bo mam pewne uwagi co do niego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję za wsparcie, za pomoc. Proszę, zawsze, jeżeli macie konto na YouTube, czy zwracam się do tych, którzy po prostu śledzą mnie na YouTubie, nie bójcie się dać kciuka w górę, najlepiej w górę oczywiście. Każdy ma wolną wolę, zrobię jak uważa, ale mam nadzieję, że kciuki w górę, oby ich było jak najwięcej. Kto nie subskrybuje kanału, proszę o subskrypcję kanału. Komentarze również proszę o komentarze możliwie jak możecie. Dziękuję za wszystkie te, jakie otrzymałem. Oczywiście na Facebooku też proszę udostępnianie i tak dalej, komentowania, lajkowania, bo naprawdę chcę być uczciwy. I chcę naprawdę rozwoju kanału. Ten kanał naprawdę był dla fanów, chcę jakby z wami żyć. No i cóż, utwór Pomyśl jest naprawdę w drodze. Trochę mi zajmie ta obróbka. Myślałem, że zrobię to w 2 tygodnie, ale naprawdę ciężko jest. Troszkę jestem zmęczony, mam nadzieję, że mi wybaczycie. W końcu późna pora. Ale kiedy, nie miałbym kiedy nagrać, a chciałem przed ciszą wyborczą zdążyć o samorządach opublikować post. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie i do następnego. Cześć!